Siemaneczko, z tej strony Wazy, ja w dzisiejszym odcinku mam dla Was przygotowane wszystkie lokalizacje artefaktów obcych tygodnia czwartego. Pierwszy artefakt obcych znajduje się pod spawalnią z puczek na wyspie, gdzie mogliście znaleźć w wcześniejszym sezonie legendarnego Skara, tuż obok bossa. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WazyGaming na naszym Discordzie Wazylandia. Póki mam jeszcze Waszą uwagę, chciałem Wam przypomnieć o nadchodzącym turnieju z nagrodami w tą niedzielę, czyli 4.07. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w takim turnieju, więcej informacji znajdziesz w filmie, który jest w lewym górnym rogu, powinien się teraz wyświetlić w miniaturce, lub po prostu dołączysz na naszego Discorda Wazylandia, a informacje odnośnie niego znajdziesz w zakładce Zapisy na turniej. Szkoda go przegapić, bo konkurencja jest dla każdego, czyli top model, chowany, hot drop oraz late game, a na chwilę obecną mamy zapisanych jedynie 5 osób. No dobra, artefakt pierwszy mamy za sobą i przechodzimy do artefaktu numer 2. Kolejny artefakt znajdziemy na piszczącej puszczy w środkowym budynku. Przechodzimy do następnego artefaktu. Kolejny artefakt znajdziemy obok głównej promenady na molo. Czyli znajduje się on w budynku na rogu. Popatrzcie sami na dokładną lokalizację. Chodzi mi tutaj o wydmy wierzących, czyli stare płotne piaski. Przechodzimy do kolejnej lokalizacji. Następny artefakt możemy znaleźć w przyjemnym parku na samym środku lokalizacji. Znajduje się on pod daszkiem. No i pozostał nam już piąty, ostatni artefakt. Ostatni artefakt znajdziemy obok latarni morskiej, czyli na wyspie. Jeśli filmik Wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu na naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej WazyGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy WazyGaming w sklepie. Hej!